To nie był najlepszy dzień na świętowanie jubileuszu. W piątkowy wieczór hokeiści JK HGKS Jastrzębie zdobyli wprawdzie swojego gola numer 1800, ale po raz drugi w tym sezonie nie znaleźli sposobu na pokonanie niżej notowanego Orlika Opole. Walczący o powrót do szóstki goście okazali się bowiem co najmniej równorzędnym partnerem dla gospodarzy, w efekcie czego w pierwszej tercji oglądaliśmy regularną wymianę ciosów. W końcu jednak to Orlik przechylił szalę na swoją stronę, kiedy to po wyłożeniu Radka Mejdla formalności dopełnił Milan Baranek. Na szczęście na tego gola Jastrzębianie zdołali jeszcze odpowiedzieć i po zagraniu Tomasza Kulasa wspomnianą bramkę numer 1800 zapisał na swoje konto Jan Homer. Na początku drugiej odsłony Jastrzębianie powinni byli pójść za ciosem, ale nie potrafili wykorzystać nawet podwójnych przewag. Zmarnowane okazje zemściły się w 29 minucie, a prowadzenie dla Opolan odzyskał Szwed Jonas Hug. Orlik bynajmniej nie miał zamiaru na tym poprzestać, ale do końca drugiej tercji Andrzejowi Raszce dopisywało szczęście. W jej końcówce Jastrzębianie wrócili wprawdzie do gry, jednak świetnie dysponowany rosyjski bramkarz Orlika, Aleksandr Trianiczew, nie miał zamiaru pomagać gospodarzom. Decydującym momentem spotkania okazała się 45. minuta. Opolanie wyprowadzili dwa ciosy, które pozbawiły JK HGKS szans na jakąkolwiek zdobycz punktową. Najpierw Raszkę pokonał Milan Baranek, wpisując się po raz drugi na listę strzelców. A niespełna pół minuty później po fatalnym błędzie naszego zespołu czwartego gola dla Orlika zdobył Jarosław Borek. Na otarcie łez pozostało gospodarzom piękne trafienie Martina Wozdeckiego, który w 52. minucie znalazł wreszcie metodę na Trianiczewa. Niestety na więcej tego dnia hokeistów od KHGKS nie było już stać. W końcówce trener Robert Kalaber próbował wprawdzie ratować sytuację już na 3 minuty przed syreną, zdejmując z tafli Raszkę. Jednak zamiast kontaktu gospodarze musieli po raz piąty wyciągać górę z siatki po celnym uderzeniu Radka Mejdla. 3 punkty pojechały do Opola, a Kalaber będzie miał o czym myśleć przez cały następny miesiąc, ponieważ tyle właśnie będziemy czekać na kolejny mecz na Jastorze. Trudny mecz, ciężki mecz, mecz walki. No, wiadomo, że potrzeba nam punktów, musimy walczyć w każdym meczu. O poprawę swojej pozycji. No dzisiaj na pewno zostawiliśmy dużo zdrowia i serca na lodzie. Błędy były, mecz się mógł różnie potoczyć, bo był bardzo wyrównany. Myślę, że duży wpływ tam był taki, że potrafiliśmy w drugiej tercji przetrzymać osłabienia, to wiadomo, gdzieś tam szczęście było przy nas i w tym momencie jeszcze zdobyliśmy bramkę z kontrataku i na nowo weszły w nas nowe siły, uwierzyliśmy w to, że można ten mecz wygrać, trzecią tercję. Graliśmy dosyć mądrze, zdarzyły się błędy, które też się nie powinny, ale dla nas najważniejsze zwycięstwo ciężko wywalczone. Nie są zadowoleni z wykonem drużyny od samego początku. Zrobili sme dużo błędów, łatwo sme tracili bramki a naopak chybalo nam trochu szczęścia w našom zakončení. A převahy sme nezahrali dobře. Dvakrát sme mali převahu 5-3, aj keď len 30 sekúnd, ale také okazie treba vykoristovať. Bez toho ten meč nejde vyhrať. A družina ostala zadovolená s tým, že sme avancovali do pohára. Od toho času je také uspokojenie v družine a musíme s tým niečo zrobiť. Lebo sezón nekončí tým, že sme avancovali do pohára. My máme dužo práce pred sebou a sezón je dlhý a potrebujeme, aby tí chlopaky sa vrátili zase hlavou do tých spotkaní a zastavili na lade srdce. Dišaj mi brakovalo u dužo hráčov srdce a bolo to vydať na tej tafli. Tak ako gadám, ja v ogule som není zadovolený a budeme páčiť ten meč a budeme o tom s družinou gadať. Ženku, gratulujem, super, k zvíťazstvu.